Hejka, mam dla Was kilka rad, jeżeli jedziecie pierwszy raz na żurze. Po pierwsze, nie ubierajcie białych spodni, ponieważ siedzenia na żużlu są brudne. Po drugie, pamiętajcie, żeby wziąć koszulkę lub szalik zespołu, za który trzymacie kciuki. Po trzecie, to jest obowiązkowe, mokre chusteczki. Zastanawiacie się po co? No właśnie po to, żeby wytrzeć siedzenia brudne od kurzu. Do tego czyste chusteczki, suche, żeby przetrzeć na sucho. Ta paczka może być trochę mniejsza, po prostu ja takiej w domu nie posiadałam. Do tego jeszcze obowiązkiem jest gazetka, w której możecie zaznaczać wyniki wszystkich startów i jaki zawodnik w którym starcie bierze udział i ile punktów zdobył. Mam nadzieję, że dobrze widzicie. Do tego kasa na kiełbachę. Wiecie jak to jest. Obowiązek zjedzenia kiełbachy na stadionie. Więc kasa na kiełbachę i kasa na słynny słonecznik. Tak, żeby nie obgryźć paznokci. Wszyscy na żużlu zajadają z nerwów słonecznik. Podejrzewam, że idą tamtego tony. Ciekawa jestem, czy ktoś kiedyś zmierzył, ile kilogramów słonecznika się zjada na jednym meczu. Może ja to zrobię. Do tego telefon, żeby nagrać jakiś fajny filmik, zrobić zdjęcie. Może się uda jakieś selfie z zawodnikiem. I dla tych osób, w szczególności, które siedzą niżej na krzesełkach, obowiązkowe są okulary. Nie muszą to być okulary przeciwsłoneczne, chyba że słońce świeci. Mogą być zwykłe. Ale po prostu lecą kamyczki, jeżeli siedzicie na dole. No i to tak tylko dla bezpieczeństwa oczu. Jeżeli macie to wszystko, to jedyne, co Wam jeszcze jest potrzebne, to dobry humor i możecie się oddawać emocjom, które towarzyszą na żużlu na żywo. Powodzenia i mam nadzieję, że pojedziecie na jakiś mecz, jeżeli jeszcze nie byliście. Ciao!